Siemano, tutaj Abelard Giza. Zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka Przekroju Kultury. Witam, z nami dzisiaj Abelard Giza. Hej. Cześć, siemanko. Słuchaj. Już mamy tutaj początek wywiadu za sobą, także... Początek był dosyć kontrowersyjny, dramatyczny. No dramatyczny, no nie wiem czy dramatyczny. To był początek taki, że ja po pierwsze, no kurczę... Ja nie lubię pytań, które zawierają w sobie tezę, w sensie albo już odpowiedź i dostałem kilka takich pytań i pomyślałem, że to jest bez sensu, żebym ja powtarzał to, co ty mówisz, więc właściwie dlatego tylko to mnie, no nic to, już koty za płoty. Pierwsze koty za płoty, tak, a słuchaj, powiedziałeś wcześniej, że nie za bardzo mi chciałeś uwierzyć w to, że mam zespół Tureta. Spotkałeś się kiedyś z takimi osobami, które mają tą chorobę albo może ją wykorzystywały? Nie, nigdy nie się spotkałem z taką osobą i właściwie, no... To jest, wiesz, to jest temat, który się pojawia w kulturze, w popkulturze, w filmach, w opowieściach, w żartach, właśnie traktowany dość żartobliwie i tak lekko po macoszemu. I wszyscy sobie wyobrażają, że to jest coś, kto bije i przeklina i to jest śmieszne, a to się nagle okazuje, że to chyba nie jest śmieszne, że to stary, to chyba ty wiesz najlepiej, nie będę sobie się wymądrzał, tylko że... Wiesz, to jest tak często brane, nie wiem, ludzie sobie ze mną żartują, nie? O, zrobimy wywiad, pogadamy, to sobie śmiesznie założę okulary, albo zrobię coś głupiego, albo coś takiego. W tym momencie ja nie mam pojęcia, czy to mówisz poważnie, czy żartujesz, więc myślę sobie, kurczę, jest jakaś studencka akcja zrobienia mnie w jajko. No, to więc jakby, wiesz, no, cieszę się, że sobie tam wyjaśniliśmy parę rzeczy i kurczę, no, nie wiem, jest to dość... Duża przygoda dla mnie i cieszę się, że mogłem cię poznać i że możemy pogadać, naprawdę. Dziękuję, bardzo mi miło. Słuchaj, jak myślisz, czy zespół, no, tak jak mówię, zespół Tureta jest poruszany we wszelakiej popkulturze, w filmach, w wydarzeniach różnego kalibru, ale czy uważasz, że na przykład zespół Tureta byłby dobrym tematem na stand-up? No, czy myślę, że byłby zarąbisty. Ja w ogóle nawet nie wiem, czy ja o czym teraz sobie gadamy, nie zrobię kawałka, dlatego że wszyscy to traktują, mówię, z przymrużeniem oka, jako takie jajcarskie coś, a myślę sobie, że to może być źródło naprawdę dużo niewygodnych. Ale myślę też, że w ogóle jakby no to zderzenie z każdą chyba jakąś taką, nie wiem, jak to się, takim, nie wiem, jak to nazwać, nie wiem, czy chorobą, dysfunkcją, jakkolwiek w sensie, no przypadłością dokładnie. No jest to takie traktowanie tego, wiesz, pobieżnie i zabawowo jest, myślę, jakimś dużym skrótem myślowym i zupełnie niepotrzebnym chyba. Znaczy, nie wiem, jestem taki w ogóle zaskoczony tym i na maksa chciałbym o tym, wiesz, poszerzyć trochę wiedzę i pogłębić temat. Jeżeli nie starszy czasu tutaj, to możemy porozmawiać chwilę poza kamerą, jeżeli będziesz miał czas i ochotę. No, z bardzo chęcią. Słuchaj, wiadomo, tak jak wspominałeś też wcześniej, bycie stand-uperem wiąże się też z tym, że trzeba się liczyć, iż publika będzie robiła sobie często z ciebie przysłowiowe jaja, będzie cię coś wkręcała. Zdarzały ci się jakieś takie nietypowe sytuacje podczas występu? Nie, wiesz co, podczas występu raczej rzadko, bo ja jestem raczej takim gościem, który mówi ze sceny, mało gadam z widownią. Czasami jak ktoś coś zrobi, jest jakiś aktywny, to wtedy ja też się jakoś uruchamiam, ale zazwyczaj prowadzę monolog. Kasia Piasecka jest takim komikiem, który jest komikiem interaktywnym bardzo mocno i ona bardzo mocno współdziała z widownią. Ja raczej jestem w jedną stronę, nie wiem, podążającym i mówiącym. Raczej nie, raczej ludzie przychodzą, żeby mi posłuchać i wydają pieniądze na bilet, poświęcają mi swój czas, żeby mi posłuchać i dowiedzieć się, co tam u mnie słychać, co mam im do powiedzenia. Ale właśnie poza sceną, właśnie o to chodzi, że poza sceną organizatorzy, właściciele miejsc, klubów, nie wiem, dziennikarze i tak dalej bardzo często cisną, żeby sobie z jakieś jajo zrobić, żeby zbić piątkę, wiesz, na śmiesznie coś, kawał i tak dalej, a my jesteśmy zwykłymi ludźmi, jesteśmy komikami, jesteśmy ludźmi, którzy zachowują się śmiesznie na scenie i oczywiście też staramy się być śmieszni w życiu, no bo tak nas ciągnie do tego i jesteśmy duszami towarzystwa, chcemy być tymi duszami towarzystwa, to że jesteśmy, to już inne, jesteśmy albo nie jesteśmy, zależy, ale mamy też swoje złe dni, smutne dni, ciężkie dni i to nie jest takie oczywiste, że będziemy sobie cały czas żartować i zbijać ze wszystkimi piątki. Czyli tak podsumowując, stand-uper jest śmieszny i pozytywny cały czas na scenie, ale w życiu prywatnym zdarza mu się też mieć po prostu takie gorsze dni. Znaczy stand-uper też nie do końca musi być zawsze pozytywny na scenie. Czasami ja lubię wprowadzić widza w jakiś taki moment czy zamyślenia, czy jakiegoś takiego dyskomfortu momentami. Czasami mówisz o czymś, co jest...
Ten temat, powiedzmy, z zespołem Tureta jest całkiem fajny, bo on jest, żeby nie chodzi o to, żeby go potraktować lekko tak właśnie, żeby było tylko śmiesznie, ale żeby ugryźć go trochę głębiej. Ja lubię takie tematy i lubię otwierać ludziom jakieś takie drzwiczki, których ja przed chwilą sam nie miałem pojęcia. Widzisz, poznałem ciebie i nie mam pojęcia, jakby chciałbym się czegoś więcej dowiedzieć, chciałbym to zgłębić. I jeżeli mogę to też gdzieś komuś przekazać, czy potem opowiedzieć o tym jakąś ze swojej perspektywy, to wydaje mi się, że to jest ciekawe. Więc mogę rozśmieszać i chcę rozśmieszać, ale też mam taki mały flow, żeby czasami gdzieś coś powiedzieć mniej śmiesznego, a może bardziej takiego, że o. A jak to jest naprawdę z tym stand-upem i kabaretami? To jest wszystko tak naprawdę, no wiadomo, jeżeli chodzi o kabarety, to wiadomo, pisze się scenariusz, jak to ma wszystko wyglądać, bo jest kilka osób. Ale jeśli chodzi o stand-up, to zdarza wam się czasami po prostu wyjść na scenę i mówić coś spontanicznie? Tak, ale to raczej to są przygotowane materiały. Tam jest bardzo dużo przygotowanego materiału, prac włożonej, prób rozgrywania, szukania tam, wiesz, tempa i innych takich rzeczy, żeby to było zawsze podane w dobry sposób i w dobrym momencie. Są sytuacje, tak jak mówiłem, że widz zareaguje jakoś, albo że coś się wydarzy na sali takiego, że nie wiem, ktoś się pojawi, czy coś spadnie, nie wiem, czy wybuchnie, to wtedy trzeba reagować i tam są jakieś spontaniczne sytuacje. Ale czasami to są jednozdaniowe wbitki, a momentami to się rozrasta do jakiegoś leitmotivu całego występu, ale to nie tak, to nie jest tak, że my wychodzimy i mówimy z głowy wszystko, a na następnym występie jest zupełnie inaczej. Kiedyś z kabaretem Limą miałeś dosyć śmieszne skecze odnośnie dresów i chciałbym cię zapytać, czy przed zrealizowaniem tych skeczy wgłębiałeś się w ten temat dresów? Obserwowałeś ich jakoś, czy może kierowałeś się takimi stereotypami, którzy mówili ci znajomi? Wiesz co, no trochę stereotypów, trochę, czy nie, na pewno się nie zagłębiałem w temat dresów, bo nie był taki moment w naszym życiu, jak byliśmy na studiach czy po studiach, a też dresiarze byli jacyś tacy, nie wiem, czy bardziej w modzie, ale byli jakby bardziej popularni, że nie trzeba było się zagłębiać. Ten temat był wokół nas, słyszałeś historię, jak ktoś komuś gdzieś przywalił albo zrobił z siebie jakiegoś tam głupka albo jakieś takie dziwne rzeczy się wydarzały, więc to cały czas gdzieś krążyło i wystarczyło czasami zebrać jakieś, wiesz, parę takich obrazów dookoła siebie i stwarzałeś postać Leszka czy Blachy i to się samo pisało. Ja też miałem kiedyś taką śmieszną sytuację z dresem, odnośnie mojej choroby. Stałem w jednym ze sklepów, była dosyć spora kolejka i mam właśnie takie tiki podobne do typowego dresa, żeby jezdynki. Zawaliłem mu w plecy, on się do mnie odwraca i się pyta, masz jakiś problem? Ja mówię, nie no, zespół Tureton do mnie, a nie, to spoko muzyka. No widzisz, no to tam nie trzeba nic wymyślać, to się samo pisze. Słuchaj, zdarzyła ci się kiedyś taka sytuacja, że miałeś styczność z prawdziwymi dresami i się odnieśli do tego, co robicie na scenie? Tak, miałem taką sytuację. Słyszałem o jednej, kiedyś zrobiliśmy też z kolegami taki film Wożonko, też było o dresiarzach. I tam jednego naszego kumpla nie pobili dresiarze, bo go zobaczyli, że on grał w Wożonku, więc oni są w ogóle cudowni, bo oni nie widzą jakby tego, że my się z nich nabijamy, więc oni traktują to jako fajnie ziom piona. Albo mają taki duży dystans, to jest genialne po prostu. A raz miałem dokładnie taką sytuację sam, że podeszło do mnie dwóch kolesi, gdzieś mnie tam znalazło w tłumie po występie, gdzie grałem dresiarza na takim plenerowym występie na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku. Podeszli do mnie, ty grałeś tego dresiarza? Ja mówię, no tak, no to... I tak zbili mi piątkę, no to piona. Ja tak czuję, że coś mam w ręku. Mówię, patrzę, to jest takie 10 zł, takie zmięte 10 zł, takie w kuleczkę. Mówię, co to jest? A on mówi, no wypij nasze zdrowie. Ja mówię, nie, chłopaki, dajcie spokój, przecież wypij, kurwa. I tak, więc nie fikałem, stwierdziłem, że trzeba wypić ich zdrowie. Słuchaj, tak już kończąc, co sądzisz o ściąganiu zza oceanu roastów do Polski? Świetne pytanie. Świetne pytanie. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Sam wziąłem udział w kilku roastach i uważam, że to jest taka forma, która pomaga nam zdystansować się do samych siebie. Ja miałem roasta, ludzie, moi przyjaciele mówili o mnie bardzo różne złe, śmieszne rzeczy, wyciągali na wierzch moje wady i powiem wam, że to jest bardzo dobra terapia. Znaczy, to mocno powiedziane, ale to jest takie bardzo, bardzo dobra, no ja jest jakimś tam rodzaju terapia, że dostajesz od swoich przyjaciół i bliskich informacje, w czym jesteś beznadziejny, co robisz źle. W zabawowy sposób, lekki, ale w każdym tym żarcie jest ziarenko prawdy i możesz sobie z tego coś wyciągnąć. Wydaje mi się, że każdy człowiek powinien mieć roasta. Czego życzyć Abelardowi na przyszłość?
dużo takich ciekawych, oryginalnych spotkań, naprawdę, bo tutaj zaczęliśmy groźnie, a mam wrażenie, że to jest jeden z najfajniejszych rozmów, jaki miałem. No i co, żebym mógł sobie jeździć po Polsce i opowiadać to, co mam w głowie jeszcze przez długie, długie lata. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Thank you.